Witam Was w poradniku, w którym pokażę Wam, jak z OpenPilota na CC3D wygrać Clean Flighta lub opcjonalnie Beta Flighta. Na początku przygotujcie sobie kabel USB w wersji Micro lub Mini, którym podłączycie CC3D do komputera, oczywiście samo CC3D, i będziecie potrzebowali beka, czyli zasilanie 5V, którym będziecie mogli podpiąć CC3D do zasilania. Będzie to nam potrzebne, co później wytłumaczę Wam dlaczego dokładnie. A więc przejdźmy do pobrania sterownika, który pomoże wyszukać naszemu komputerowi CC3D z wygranym innym oprogramowaniem niż OpenPilot. Pobieramy je ze strony, link w opisie. Instalacja jest standardowa, więc nie powinniście mieć z nią problemów. Pobieramy ją. Następnie musicie wybrać, czy użycie Clean Flighta, czy Beta Flighta. My pokażemy to na przykładzie Clean Flighta. A więc musimy najpierw wybrać wersję. Nie możemy pobrać niestety wersji najnowszej. Musimy pobrać wersję 1.10. Wybieramy wersję stabilną, czyli bez takiego prelize. I wybieramy plik cleanflight.cz3d.bin. Przepraszam. .bin. I umieszczamy to na pulpicie, żebyśmy później mieli łatwy do tego dostęp. Jeżeli ktoś jednak wybrał Beta Flighta, to również nie zalecam pobierać wersji beta, czyli prelize, tylko wybrać wersję, możemy wybrać tutaj wersję najnowszą, czyli 2.16, i wybieramy wersję już tutaj Beta Flight CC3D OpenPilot Bootloader.bin. Bardzo jest ważne rozszerzenie .bin. Więc teraz pamiętajcie, żebyście podłączyli kablem USB do CC3D, do komputera. Wchodzimy do OpenPilota i wchodzimy w zakładkę Firmware. Tutaj na dole mamy taką zakładkę. Teraz musimy... Wykonujcie to, co jest, widzicie na filmie. Klikamy guzik Halt. Musimy za chwilę zaczekać. Dobrze, teraz nam znalazło urządzenie jedno. Klikamy guzik Open i wybieramy nasz plik Clean Flighta lub Beta Flighta. Mam go w folderze na pulpicie, więc łatwo go mogę znaleźć. Wybieramy go i otwieramy. Teraz klikamy I know what I'm doing, że wiem, co robię. I flashujemy. Czekamy chwilkę, aż to się... Tylko chwilkę to zajmuje. Dobrze, więc teraz odpinamy CC3D. CC3D. Teraz musimy podpiąć dodatkowe zasilanie. Pamiętajcie, że musi być to zasilanie, najlepiej jeżeli to będzie zasilanie z regulatora ESC lub my mamy taki kabelek na USB zrobiony. Pamiętajcie o poprawnej polaryzacji, w naszym przypadku minus jest na dole, więc podpinamy go pod byle który slot. Wszystkie są i tak połączone. Czekamy, żeby się wszystko zapaliło. Dobrze, i teraz przechodzimy do naszego konfiguratora, czyli Clean Flighta. Niezależnie, czy macie Beta Flighta wgranego, czy Clean Flighta, musimy się przejść do tutaj, do Clean Flighta. I podłączamy kabel USB oczywiście. Tutaj wchodzi. Dobrze. I możemy połączyć się z płytką CC3D. Jak widzicie, wszystko jest zrobione poprawnie. Możecie sprawdzić, czy wszystko się dobrze rusza. Tutaj poruszać. Widzicie, wszystko się dobrze rusza. To nie mam. Wszystko się dobrze rusza. Więc wszystko działa. Możecie sobie skalibrować wszystkie ustawienia. Macie tutaj pokazane na zielono, co jest włączone, czyli macie stabilizację, akcelerometr. Reszcie nie macie, ponieważ to jest CC3D w wersji zwykłej. Możecie tutaj wybierać porty, odblokowywać telemetrię. Macie tutaj podstawowe ustawienia, na przykład możecie użyć one shota lub motor stop, wybierać rodzaj sygnału oraz wiele, wiele innych. Możecie podjąć na przykład LEDy, RGB.
monitorowanie baterii i tutaj macie zakładkę PID. To zobaczycie w kolejnym filmiku, jak się konfiguruje PID do wybranego modelu, który budowaliśmy już wcześniej. I teraz co robicie? No to po swojej konfiguracji całej pamiętajcie, abyście po wybraniu jakiejś opcji zawsze musicie wywinąć Save and Reboot, ponieważ inaczej wszystko zostanie utracone. A więc ta część jest dla osób, które chcą z powrotem powrócić na OpenPilota z CleanFlighta lub BetaFlighta, zależy co graliście. A więc na początku pokazuję wam, że tutaj jesteśmy mamy wgranego CleanFlighta. Musimy pobrać bootloader OpenPilota. Musimy sprawdzić, jaką mamy wersję kupioną na stronie, bo gdzie zakupiliśmy. Jaką mamy wersję CT3D. Najprawdopodobniej będzie to wersja czwarta CT3D lub CT3D Atom. Pobieramy wersję i zapisujemy na pulpicie. Nie zmieniamy formatu. I musimy teraz przejść do OpenPilota. Teraz musimy odłączyć wszystkie kable. Beka również, już nie będzie nam potrzebny w dalszej części wchodzenia na nowe oprogramowanie. I w OpenPilocie wchodzimy w zakładkę Firmware. I tutaj musimy kliknąć Rescue i podłączyć porty, kable USB. O, nie mogę. Dobrze. Z3D. Teraz musimy otworzyć plik z plikiem, którym pobraliśmy. No, tutaj mamy plik z rozszerzeniem OpenPilot. Otwieramy i możemy kliknąć guzik Flash. Chwilkę to potrwa. Już. Teraz musimy kliknąć. To jest ważne, bardzo, bardzo ważna jest kolejność tych guzików, które musimy wcisnąć. Musimy kliknąć Earth Settings. Zgadzamy się, jeśli klikamy OK. I teraz nam się kontroler rozłączy oraz połączy. Będziemy słyszeli taki dźwięk. Zauważymy nierozpoznane urządzenia USB najprawdopodobniej. I teraz musimy upgrade'ować nasz kontroler. Klikamy w guzik Upgrade lub Upgrade Enterst. To w sumie nie ma znaczenia. Ja kliknę Enterst. I teraz musimy odłączyć płytkę i połączyć ją z powrotem. Teraz widzimy Uploading Firmware to the Board i wgrywa się nam najnowsza wersja OpenPilota na CC3D. Teraz znowu płytka się zresetuje i połączy z powrotem. Nie wiem dlaczego, ale nadal widzimy nierozpoznane urządzenia USB, chyba jakiś mam problem z komputerkiem. Więc wszystko jest gotowe. Odłączamy CT3D. Wchodzimy sobie w jakąś inną zakładkę, albo możemy zaczynać na tej. Podłączamy CT3D z powrotem. I powinniśmy mieć wszystko połączone. Tak, dokładnie. Jeżeli nie jesteście pewni, czy się płytka połączyła, możecie zawsze zobaczyć tutaj w tym rogu TX oraz RX, odbiór oraz wysyłanie danych. I macie tutaj jakieś wartości, nieważne jakie, a jeżeli abyście jakieś mieli, to znaczy, że płytka jest połączona prawidłowo. Jeszcze guzik connect powinien zamienić wam się na guzik connect, na disconnect. Czyli możecie rozłączyć płytkę, to znaczy, że jest połączona, tak? I stan, możecie przejść do już konfiguracji waszego drona czy czegoś, czy czegokolwiek. Wszystko jest połączone, wszystko działa. Macie OpenPilota. Dziękuję za uwagę, zapraszam do innych poradników.